Dzień dobry moi drodzy, witam Was po dłuższej przerwie na moim kanale. Nie było mnie dobrych kilka miesięcy i dziś chciałabym wrócić, chciałabym opowiedzieć Wam, co działo się przez te ostatnie miesiące. Przychodzę do Was z takim story time, powstawiam Wam również jakieś zdjęcia, filmiki z tego okresu mojego życia, o którym będę mówić. Także mam nadzieję, że się cieszycie, bo ja się cieszę niesamowicie, że tutaj siedzę i do Was mówię. I bardzo mocno tęskniłam i ta tęsknota w ostatnich dniach bardzo się pogłębiała odnośnie właśnie Was, YouTube'a i tego wszystkiego, co tutaj wspólnie zbudowaliśmy. Także mam nadzieję, że zrozumiecie, dlaczego przez te kilka miesięcy mnie nie było i zapraszam Was do oglądania. Może zacznijmy od tego, dlaczego nie publikowałam, dlaczego nie było mnie na YouTubie. Słuchajcie, wszystko było spowodowane tym, że w tamtym czasie, w którym byłam, po tym rozstaniu i po tym wszystkim, co się stało, bardzo złego, bo naprawdę przeszłam okropne rzeczy po tym rozstaniu, w trakcie rozstania. Ja, słuchajcie, chciałam Was ochronić i chciałam Was ochronić, dlatego że wiedziałam, że nie będę w stanie prowadzić YouTube'a, nagrywać regularnie, odzywać się tutaj, no po prostu być z Wami i nie chciałam zobowiązywać się z markami odnośnie jakichś płatnych współprac, czegokolwiek. Nie chciałam zalewać Was czystymi reklamami tutaj na kanale. Po prostu wolałam zniknąć niż zarobić. Zaczyna się, słuchajcie, ciężko, ale naprawdę wolałam zniknąć zamiast zarobić. Wszystkim odmawiałam współpracy na YouTube, bo wiedziałam, że po prostu samoistnie nie będę mogła tutaj być. Dlatego nie chciałam po prostu tutaj być, skoro nie mogłam nic jakby dać z siebie w tamtym okresie. I tym właśnie ta przerwa była spowodowana. Później oczywiście myślałam, że szybko wrócę i wiecie, podniosę się z tego wszystkiego i tak dalej. Natomiast no nie było tak łatwo, dlatego że pojawiały się jakieś inne incydenty, które utrudniały ten powrót po prostu. No i stwierdziłam, że wrócę, jak się wszystko uspokoi i jak w końcu będę gotowa na to, żeby na spokojnie tutaj z Wami być i na spokojnie do Was mówić. I tak jak zawsze mi pisaliście, Oliwka, nie zmieniaj się, a ja zawsze Wam mówiłam, że nie wiem, co miałoby się stać, abym się zmieniła. Tak, słuchajcie, stało się bardzo dużo rzeczy, bardzo złych rzeczy, które na pewno odbiło piętno gdzieś tam na mnie, w mojej psychice i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja dalej zostałam tą samą Oliwką, która nagrywała po prostu na YouTubie, kiedy jeszcze studiowała. Także nic mnie chyba nie złamie, słuchajcie. A jeszcze póki jest ten początek i póki mam Waszą uwagę, to chciałabym dać taki apel, nie wiem. Wiem, że przeróżne osoby mnie oglądają i mówię teraz do wszystkich, nie tylko do dziewczyn, mówię do mężczyzn, do kobiet. Słuchajcie, jeśli jesteście w naprawdę toksik relacji i dzieją się okropne rzeczy, to odpuśćcie, naprawdę odpuśćcie sobie to i nie ciągnijcie tego na siłę. Ja doskonale zdaję sobie sprawę, jak to jest odejść od osoby, która wami manipuluje, a w zasadzie jak to jest nie odejść, tak? Jak to jest tkwić w czymś takim. Także słuchajcie, jestem żywym przykładem na to, że da się. Życie może zmienić się na lepsze, na najlepsze. Ja nigdy nie żyłam takim życiem, jak żyję teraz. Jestem przeszczęśliwa i naprawdę trzymam za Was wszystkich kciuki. Już pisałam to na Instagramie, ale jeszcze raz wierzę w Was, że po prostu dacie radę i będziecie żyć pełnią życia. No i po tym mocnym wstępie, huczliwym, przejdźmy do tego, co się u mnie działo. Więc słuchajcie, po tym, kiedy kupiłam mieszkanie i się tutaj wprowadziłam, musiałam ten dom utrzymać, musiałam się w tym wszystkim odnaleźć. Byłam w obcym mieście, którego kompletnie nie znałam. Na całe szczęście miałam tutaj również przyjaciół, mam, więc było mi troszkę łatwiej, ale też byłam bez rodziny. No i kiedy już tak mniej więcej wszystko sobie uporządkowałam, wiedziałam co i jak i tak dalej, to zaczęłam, słuchajcie, żyć swoją single era. I w ten czas, kiedy byłam singielką, powiem Wam, że ja wspominam ten czas świetnie, naprawdę cudownie, świetnie. Nigdy nie miałam takiego czasu, a zwłaszcza, że
to, co też mówiłam, że było kilka incydentów, które nie pozwoliły mi wrócić na YouTube, to słuchajcie, przed świętami, w listopadzie, albo nawet i wcześniej, wprowadziła się do mnie Nicola. Nicola Daisy Lette i mieszkałyśmy tutaj razem. Dwie singielki, więc możecie wyobrazić sobie, jak tutaj po prostu szalałyśmy. Oczywiście nie jakoś, wiecie, grubo, ale i tu na jakieś imprezy chodziłyśmy, i tu coś. Powiem Wam, naprawdę, ten czas wspominamy z Nicolą świetnie. Zawsze jesteśmy spłakane ze śmiechu, kiedy o tym gadamy. Ostatnio właśnie byłam na nocu Nicoli, rozmawiałyśmy o tym i po prostu ja byłam posikana ze śmiechu. Także wspominam tę erę singielstwa swojego świetnie, ale powiem Wam, że coś nade mną czuwało, że chroniło mnie od takich, od wejścia w relacje z nieodpowiednią osobą. Na całe szczęście, powiem Wam, bo skończyło się naprawdę bardzo dobrze. Więc mieszkała u nas Nicola, u mnie. Jeszcze wtedy u mnie. No i dalej żyłyśmy sobie w tej naszej singielskiej erze i miałyśmy, słuchajcie, przejdziemy już teraz tutaj do tematów halloweenowych bardziej w tym okresie. Miałyśmy imprezę halloweenową i ja bardzo mocno nie chciałam iść na tę imprezę, uwierzcie mi, tak jakoś nie miałam siły, w ogóle byłam zmęczona, zła i tak dalej, ale zebrałyśmy się, pojechałyśmy. No i na tej imprezie poznałam swojego aktualnego chłopaka. Na całe szczęście los tak chciał, że żeśmy się poznali, bo dogadaliśmy się praktycznie od razu i za każdym razem, kiedy ktoś mnie pyta o Aleksandra, dlatego że mój chłopak nazywa się Aleksander, ma na imię Aleksander, to aż mi jest głupio, bo mówię non-stop w takich superlatywach samych o nim i wiecie, już mam wrażenie, że czasami ktoś ma dosyć, jak ja tak po prostu cały czas gadam, ale jest naprawdę przekochany, cudowny, daje mi masę takiego bezpieczeństwa i czuję się przy nim po prostu, jakbym na nowo rozkwitała. No i też Wy na Instagramie właśnie mogliście widzieć, że jestem super przeszczęśliwa i też dostawałam od Was przepiękne wiadomości, że widać to po mnie, że na nowo odżyłam i że tak rozkwitam strasznie. No i to za sprawą właśnie mojego Olka, który nie wiem skąd on się urwał, z jakiej planety, ale naprawdę mamy cudowną, zdrową relację. I też powiem Wam, że ja bardzo dużo uczę się w tej relacji, będąc z osobą, z którą byłam wcześniej i miałam taki związek, jaki miałam, bardzo dużo uczę się po prostu przy nim i nawet mówiłam mu o tym, że uczę się od niego wiele, tak życiowo, tak? Właśnie takiego zdrowego podejścia i czasami aż jestem w szoku, że ktoś może tak zreagować, a nie tak jak wcześniej ktoś reagował. Także jeśli chodzi o mój status, to słuchajcie, jestem w związku, przeszczęśliwym związku, no i tak. Padały pytania, dlaczego nie pokazuję Aleksandra. Słuchajcie, to jakby nie ma głębszego znaczenia, dlaczego nie pokazuję go, bo on by chciał się pokazywać i on w ogóle będzie uczestniczył we vlogach również, jako tam coś tam gada i tak dalej, bo żyjemy razem, więc uczestniczy, tak, w tym wszystkim, co dzieje się, czy tam na Instagramie jakieś zdjęcia wstawiam i tak dalej, natomiast nie pokazuję jego twarzy i słuchajcie, to ja o tym zadecydowałam, nie mam pojęcia dlaczego, być może kiedyś mi się zmieni i kiedyś pokażę Wam go w całej okazałości, ale jakoś tak sama stwierdziłam, że chcę mieć taką, wiecie, sferę prywatną, jeśli chodzi o mojego partnera i nie chciałabym go wystawiać na ten publiczny świat, więc on w ogóle jest bardzo skory do tego, żeby, nie wiem, się pokazywać i tak dalej. Nie ma tutaj żadnych uwag. Bardzo akceptuję tę pracę, którą mam i też bardzo mocno mnie wspiera w tej pracy, ale ja sama jakoś tak zadecydowałam, że jednak nie chciałabym go pokazywać, aby zostawić sobie, wiecie, taką prywatę. Ale, tak jak mówię, może kiedyś się to zmieni. Kolejne, co działo się w moim życiu. Ja Wam tutaj mówię też o takich głównych wątkach, bo tych pobocznych to w ogóle nie ma co sensu poruszać, ale kolejne, co się wydarzyło, to słuchajcie, przeszłam swoją pierwszą operację i aż się zacięłam, ale przeszłam swoją pierwszą operację i powiększyłam piersi. Jak to się stało w ogóle? Jak do tego doszło? Słuchajcie,
Powiększyłam piersi na swoje 27 urodziny i ja nie wiem dlaczego, ale te 27 urodziny, ja wiedziałam, że one będą dla mnie szczególne, a w zasadzie wiem dlaczego, dlatego że w dacie urodzenia mam same siódemki, jeszcze 27 urodziny, 27 się urodziłam, no i powiem Wam, że chciałam coś takiego ekstra na te urodziny. Ja nigdy nie miałam kompleksu piersi w ogóle. No przecież zawsze mówiłam, że małe piersi są super. Dalej tak uważam, zwłaszcza, że nie zrobiłam sobie jakichś ogromnych piersi. Zawsze, wiecie, dalej uważam, że są super, że super elegancko wyglądają, ale powiem Wam, że jakoś tak mnie natchnęło, że chciałam spróbować po tych 27 latach mieć po prostu te piersi. Było ciężko, ale właśnie Olek ze mną był, on mi bardzo pomagał, bardzo mnie wspierał, biedny, jeszcze tak, słuchajcie, chodził, gotował, a ja w ogóle nie miałam siły jeść po tej operacji, ale doszłam już do siebie, wszystko jest w porządku i też dostawałam od Was komplementy właśnie, że fajnie te piersi wyglądają, że nie są przesadzone, że są bardzo naturalne, że nie są spore. No i na tym mi właśnie zależało. Nie chciałam zrobić, wiecie, nie wiadomo czego sobie tutaj, tylko chciałam takie normalne piersi, które będą pasować po prostu do mojej sylwetki, no i się udało. A jeśli jesteśmy w temacie urodzin, to słuchajcie, Aleksander zrobił mi najpiękniejszy prezent ever, po prostu powiem Wam, że ja do tej pory nie mogę w to uwierzyć, co się stało, ale no, wpadł na taki pomysł, że szczęka mi opadła i do tej pory szczena mi leży na podłodze, a mianowicie, słuchajcie, przed urodzinami moimi, dlatego że w ogóle pierwszy raz też wyprawiałam urodziny, słuchajcie, nigdy w życiu nie wyprawiałam urodzin, a stwierdziłam, że te 27 chcę wyprawić. Przed moimi urodzinami, przed całą imprezą, a było to w dzień urodzin, na całe szczęście, tak się złożyło, że 27 to była sobota, zabrał mnie na randkę do McDonalda na Dworzec Centralny w Warszawie. I słuchajcie, siedzieliśmy sobie i wyświetlił na tym wielkim, największym ekranie w Warszawie, na billboardzie, napis "Kocham Cię", moje zdjęcia. Naprawdę do tej pory nie wierzę, że to się stało i za każdym razem, jak przejeżdżamy koło tego billboardu, to po prostu nie mogę w to uwierzyć. I tak siedzę jak wryta i patrzę i mówię, tak, to mój billboard, na którym byłam. Także zrobił mi niesamowitą niespodziankę. No i rzeczywiście były to na maksa szczególne urodziny ze szczególną osobą u boku. W naszym domu też przewija się mnóstwo ludzi, słuchajcie, dlatego że tak, najpierw mieszkała u nas Nikola, teraz mieszkała u nas siostra mojego Olka, co też delikatnie utrudniało ten powrót, dlatego że ja nie mam pałacu, nie mieszkam w domu nie wiadomo jakim, tylko mam swoje mieszkanko, 65 metrów i pomieścić się tutaj czasami, jak w 5 osób byliśmy, to było lada wyzwanie, ale słuchajcie, przetrwaliśmy, jesteśmy teraz razem w końcu, sami we dwójkę w tym domu, no i tak sobie żyjemy. Zobaczcie, kogo tutaj mam, małego Pablusia, śpiącego pieska. Tak strasznie chciałam drugiego psa, ja tak kocham zwierzęta, że zdecydowaliśmy się na drugiego i mamy Pabla. Już nie jest tylko Nikoś, ale jest Pablo i powiem Wam, że Pablo jest niesamowity, jest po prostu takim przytulasem, taki, ma tyle miłości w sobie, niesamowicie, naprawdę powiem Wam. Pierwszy raz spotkałam się z takim pieskiem, który ma tyle miłości w sobie i obdarowuje po prostu każdego tą miłością i nie mogę, po prostu no, kocham go, strasznie go kocham. Więc jest bardzo wesoło i jest zdecydowana różnica, kiedy ma się jednego psa, a ma się dwa. Ja jestem, powiem Wam, przeszczęśliwa i jeszcze próbowałam Aleksandra namówić na trzeciego, ale niestety się nie dał namówić. Także mamy Pablusia, mojego kochanego Pabisie. Śpiący piesek, śpiący. Nie wiem, czy jeszcze chciałabym o czymś powiedzieć. Najważniejsze jest to, o czym powiedziałam, co sprawia mi niesamowitą radość i naprawdę powiem Wam, jestem przeszczęśliwa najbardziej na świecie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się już niedługo we vlogu. No i co? Trzymajcie się. Bardzo się cieszę, że jesteście i bardzo się cieszę, że wracam. Buziaki.